Jak ktoś nie słucha mnie, Paweł, czemu lubisz ciężkie przytrzymane ataki? Dlaczego? Dlaczego? Lzeń z klołem nie biłbym więcej, ani trochę kurwa. Sprawdzałem stary, ten build co mam tutaj na tej postaci jest tak przeruchany, tak go kurwa sprawdzałem, Lion's Claw nie bije więcej, nawet z amuletem z questu tego, jak on tam ma, Aleksandra. To było z buffami, to było z buffami. To był w soczku, mam damage na ciężkie przytrzymane, mam talizman na ciężkie przytrzymane i mam oczywiście Royal Knight's Resolve, nie? Więc to jest OP gówno jak skurwysyn. Ale to musi być setup dobry, nie? To nie jest tak, że mogę za każdym razem w bossa sobie tak wyjebać. Każdy chyba jest tego świadom, nie? Dobra, w samej pierdolonej stolicy ma być item, którego ja szukam. I mam go gdzieś tutaj nawet na moim... ten teges. Poczekaj. Blessing. Lord's Hill. I on jest... To nie jest to. Tak, to jest to. Do kupienia za 8000 po oddaniu książki do psiego papieża i musimy ją znaleźć. Ja nie mam pojęcia, jak ją kurwa znaleźć, więc czas na lekki explore, tak mi się wydaje, żeby mieć lepsze leczenie. W tym miejscu to jest. Czyli to jest tutaj. To jest tutaj. Jak tam kurwa dojść? Za buffy były? No mówię, buffy były. Golden Vow jakbym włączył, byłoby jeszcze więcej. I jeszcze więcej byłoby, jakbym włączył Fire Grant Me Strength, nie? Więc byłoby jeszcze więcej. To było, mówię, z samym soczkiem na ciężkie przytrzymane, z talizmanem na ciężkie przytrzymane, Greatswordem Heavy na plus 25 i z Royal Knight Resolve. Gdzie jest ten Prayer Book? Pierwsze piętro, Fortified Manor. Okay. Czy to jest to miejsce, gdzie jest sztuczny Roundtable Hold, czy nie? Ja kurwa nie wiem. W Roundtable rozjebanym, okej. Zeskocz obok Black Blade Kindred. To jest tam na pewno? To zacznijmy z... Avenue Balcony w takim razie. Widzę Develog, dziękuję. Skończyłem właśnie po raz pierwszy DLC do Bloodborne'a i jestem zawiedziony trudnością. Liczyłem na wyzwanie pokroju maleni, a koł spadł chyba przy czwartym podejściu. To graty. Bo Kos nie jest uznawany ani trochę za łatwego bossa. Więc wykazałeś się kurwa wielkimi jejami, wielkim dongiem i kurwa skillem przede wszystkim. Tak mi się wydaje. Ja jak byłem pierwszy raz Kosa, to prawda nie zajął mi 4 podejść, też padł dość szybko, poniżej 10 na pewno. Ale więcej problemów mi sprawił Lorenz z DLC. Za pierwszym razem, jak grałem Bloodborne'a, to największym problemem dla mnie był Lorenz. Tak, w soczku miałem ciężkie przytrzymane i oczywiście stagger damage, który nie był w ogóle nic warty w tym konkretnie przykładzie, jak mu zajebałem na strzała, ale soczek, jakbym grał normalny run i gdy ktoś by mnie zapytał, Paweł, jaki jest najbardziej warty soczek, znaczy te łezki do soczku, powiedziałbym ciężkie przytrzymane plus... to jest w środku czy gdzie? Pójdę na piętro. Ciężkie przytrzymane plus stagger damage. To są moje najwyższe topowe do mele buildu konkretnie soczki. Znaczy łezki do soczku, nie? Naprawdę. Na pięterko? To wejdę na pięterko zaraz, tylko sobie tam wyzbieram jeszcze itemy po drodze, nie? Jak już tu jestem, kurwa, to wezmę wszystko co jest po drodze. Ale może jebać ten obraz. Ciężkie przyjebane, na mogu RL1 jakoś nie pomagają, nara? Jak nie? Ty widziałeś mojego RL1 moga? Widziałeś na pewno, wiem, że widziałeś. Ale padł jak pizda. Teraz się hardcore zaczyna. Miałem openika, nie zrobiłem nic.
Ty kurwo, łatwy jesteś. Halo, nie wstawaj już. W pewnym momencie ja go tak zestagerowałem, że chłop nie wiedział, co się dzieje. I to było piękne. Ciężkie, przytrzymane, starfistami. Mniam. Kurwa macie, naprawdę. O, jest, to jest ta książka. Idealnie. To wejdźmy jeszcze na pięterko przy okazji, jak już tu jestem. Co by nie marnować luta? Nie. Chłop może w szoku był. Ja wam mówię, jak nie wiecie, jak jakiegoś bossa zabić na RL1, włączcie mój run, ten drugi, nie ten pierwszy. Bo ja zrobiłem dwa runy na RL1, ale pierwszy jest taki, z którego nie jestem dumny do końca. Bo jednak używałem summonów. Ale ten drugi był prawdziwie legitny, gdzie zrobiłem wszystkich bossów bez żadnych summonów, samymi moimi własnymi rękami. I zobaczyć wygrane podejście. Co działało, co nie działało. Bo generalnie, naprawdę, ciężkie przytrzymane to są najlepsze ataki w grze, jak dla mnie w tym momencie. Najlepsze. Jak grasz melee buildem, ciężkie przytrzymane, jak znajdziesz opening na ciężkie przytrzymane, kurwa, oczywiście, że tak. Bardzo źle, albinaurycy ni chuja warci. No a czy jak ich bijesz ciężkimi przytrzymanymi? Słuchaj, ja myślę, że jak Anakin wjebał się w młodych adeptów padawanów, to on też napierdalał ciężkimi przytrzymanymi. Nie pierdolił się w tańcu, nie? Mimo, że nie musiał. Te chłopy by padły ten, na jeden light attack. Na R1, kurwa. Ale, żeby im pokazać, gdzie jest ich miejsce, zrobił R2 przytrzymane. Chyba wszystko, co? Jeszcze tu coś może? 3-2-5-0 z soczkiem i aszefurem 4-2-5-5 w ogniu. Daj mi siłę i golden wow u mnie. Golden wow i daj mi siłę się nie stakuje. Jeśli chcesz więcej damage'u, to daj ogniu, daj mi siłę. Tego, co pamiętam. Więc możesz z tego jeszcze więcej wyciągnąć. Dwa palce w natalce. Taki nick ma mój kumpel na Instagramie. Chyba właśnie go sprzedałem. Dobrze, a więc... Jego mama to Natalia? Nie, twoja mama to Natalia. Church of Vows! Kościół przyrzeczeń, tak? Po angielsku, po polsku? Okej, już patrzę. Znaczy miał taki nick. Dwa palce w natalce. I miał dziwny content. Ale, no, bardzo wesoły content, że tak powiem. Ja jestem twoją mamą? Nie, jestem. Ja tylko cię trzymam pod moim łóżkiem, mordo. To ma 8 koła kosztować, tak? To. Lord's Heal. To co wyłącza? Poison, Bloodloss i Sleep. Jakby wyłączał Rota, to bym pomyślał. Ale Rota wyciąga co? Ci kolesie, co stąd idą, nie? Jak się idzie w stronę tego merchanta. Zobaczymy, czy tam da się sumnąć mojego summona. Chociaż nie, to chyba leży... tak, dobrze pamiętam? Nie. Fire Cleanse... Gdzie jest Fire Cleanse Me? Ogniu, oczyść mnie. To jest tutaj, w tym gdzieś kampie? Czy to jest ten kamp tutaj? Gdzieś w tej okolicy? Czy Fire Cleanse Me jest w ogóle tutaj? Kurwa, nie pamiętam. Ja tak dawno nie grałem z Fire Cleanse Me, że nie pamiętam. Southeast of Church of Vows. Czyli jednak tutaj, pod tym, pod nim. Pod naszym psem prawdziwym, pięknym. Czyli Dogo jest tutaj, a my mamy iść tutaj. Right here. Fire clench me. Clench my butt cheeks. Ja zawsze clenchuję butt cheeksy, jak się budzi w nocy deweluch. I pyta, czy może wejść do łóżka, bo ma złe sny, że ma koszmary. Umrę? No, tak bywa, no ja wiem, dlatego zawsze clenchuję butt cheeksy. Myślałem, że nie umrę, miałem nadzieję taką cichą, że... Może to nie jest fatal damage, a jednak jest. Jednak kurwa jest. Teraz deszcz pada po śmierci, nie warto było. To prawie trzeźwy stream. To jest najbardziej pijany stream z ostatnich streamów. Halo, Rudy Lis! Dziękuję za drugi miesiąc. Witam. Witam i o zdrowie pytam. Dziękuję za drugi miesiąc, ja pierdolę. Ile masz godzin na tej postaci? Ale trochę już jest. Tak naprawdę na tej postaci bardzo wolno progres idzie, bo jest dużo robienia setupu po drodze. Okej, mogę robić summony, ale pytanie, czy ten... Jest, okej. Nie trzeba nic zabijać, zajebiście. Ale... Zjmijmy gównożerce, co? Niech zrobi, kurwa, porządek z tymi śmieciami. Gównożerco, ja ciebie proszę. Pokaż im, gdzie jest ich miejsce. Mam ciągle Blessings Boon? Czemu? Zmieniałem to, czy nie? Au.
ciuchcia powoli wjeżdża do tunelu. Nie wjeżdża. Zajebał, lol, elo, GG. Czyli tak, mamy w tym momencie Fire Cleanse Me. Cofnijmy się tutaj. Ustawmy te spele. Idziemy na Morgotha jeszcze dzisiaj. 4875, czyli ponad 300 więcej. Jak dałem lodzenie, złączyłem to z talizmanem Serwisa pod magię. Można i tak. Tam jest masa rzeczy, które możesz zmienić, nie? Szczególnie pod bossa konkretnego, który ma jakieś inne odporności i tak dalej. Tak, Memorize Spell. Blessings, no, zróbmy tak. Tutaj włączmy Blessings Boon, znaczy Golden Vow, Blessing of the Earth oraz Fire Cleanse Me. Mamy tak, źle. Wyjeb wszystko, od nowa. Chcę Lord's Heal, chcę Blessing of the Earth, chcę Golden Vow i chcę Fire Cleanse Me. Te cztery rzeczy. I teraz wydaje mi się, że jesteśmy gotowi jako kurwa tako na Morgotha. Zobaczymy, jak pójdzie. Develuk dobrze mówi, jaka klasa najlepsza dla początkującego? Kataniarz. Mimo, że ja nie lubię japońskich stereotypów i kataniarzy i tak dalej, kataniarz jest najprostszą drogą do wygranej, bo ma na dzień dobry zajebistą broń z bleedem, plus sam Ash of War też jest całkiem kurwa niezły. Dobrze, muszę się odeszczać, więc macie Pedro. To nie jest mocny Ash of War. On jest kurwa przepotężny, naprawdę nie ma lepszej broni na start. Jest uczy, po prostu jest kurwa dobre. Ale sam Ash of War też jest dobry, bo ma w kurwę Stagera. Ja pierdolę, ała moje uszy. Kieł wasalnego rycerza jest OP. Jest dobry, ale no. To kto woli, ja wolę akurat uczy katanę. Czy nasz pierdolony summon sobie poradzi? Nie wiem, pokaż mi filmówkę. Jak to winny piątek? Zamieniasz wodę w wino? Jeszcze nie, ale uczę się tego. Powolutku zamienię się w Jezusa z moim warkoczem. To nie jest warkocz, to jest po prostu puc, kurwa. Ale tak, jak najbardziej. Zamieniam wodę w wino, ale nikomu nie mów, bo podobno za to się płaci wysokie podatki. Miałem kiedyś kuca, ale już nie mam. Jak zacznę łysieć, to też zetnę pewne. Jak zacznę łysieć, tak też pewnie zetnę. Ale póki co mam zero testosteronu, koń zwalony, pizza z Zagrasso wjechała. Piękny włoski masz, jakiego szamponu używasz? Kurwa, 4 w jednym Palmolive. Taki, co się myje i ciało, i łeb. Czy mam wgrane mody? Nie. Jest zero modów. Wykrzyknik mod, wykrzyknik challenge, wykrzyknik challenge, wykrzyknik run. Zero modów. Nul. Dobra, on no jest blisko, kurwa, na pierwsze podejście, nie? Kurwy syn. No jest sobie heala. O nie, we mnie leci! Kurwa, nie! Teraz zmienił target! W tym momencie zmienił target! Za późno. Melinę przyzwij mogę teoretycznie, ale z Meliną będzie trudniej. Ubił. Bijemy Morgotha drugi raz. Będzie trudniej, bo Melina ma plus 25% HP, nie? Ale możemy, for fun. Gdzie ona jest? Tutaj. Summon to summon. No babo, chodź. Git, działamy. Okej, weszła. Stójcie w miejscu, stójcie. Okej, zbufieni. Chodzimy, kurwa. Na pełnej. Melina! Ja sobie proszę, nie umieraj. Lecz się, kurwa, babo. Gdzie ona jest? Tutaj. Jak biega śmiesznie, jak jebany Naruto. A to ona włączyła, o kurwa. Dostali heala oboje.
druga faza. Ja się odsuwam. Patrzcie, Melina patrzcie, włączyła to drzewko. Ona go normalnie używa podczas walki, tylko że rzadko. Nie jest to common behavior dla niej. Mnie złapał! Nie! Nie trafił mnie, okej. Nie! To se kurwa stanąłem. Mają go, fuj, easy, łatwo. Ja już tylko bronię. Dobrze, kurwa. Zakrył Melinę swoim ciałem. Pieniądze, kurwa, 94 tysiące. Takie pieniądze, kurwa, to nie na co dzień, nie? 94 tysiące. Ile bym zrobił 94 tysiące? Ponad rok. O nie, zamknięte. Ponad rok na pewno. No hit? No był hit mocno, nie? Tak 5 razy mi wyjebał. Co najmniej. Ale mam tarczę. Po to właśnie tą tarczę farmiliśmy. Bo jakby ktoś nie wiedział, mamy tarczę wielką, która ma 100%. Nie ma 100%. Ona nie ma 100% przed fizykiem? Serio? Okej. Okay. Nie byłem tego świadom nawet. No okej, okay, ale ma dużo... po angielsku guard boost, a po polsku... Jak jest guard boost po polsku? Guard boost, czyli to 60, które jest tam... gdzieś tam, oznacza, że... im więcej masz guard boosta, tym mniej tracisz staminy w momencie, kiedy blokujesz atak. I tą tarczę, którą mamy właśnie, to jest najwyższa, wielka tarcza, jaką możemy nosić ogólnie w grze, mając tylko 16 siły. Złota ma 100% przed fizykiem. Ma, ale wymaga więcej siły. Ciekawe, wiem. To jest zajebiście ciekawe. Dobrze, czyli tak, przegadane, przeruchane, fajna ruda, młoda. Poszedłbym szczerze, z ciekawości, zobaczyć, co się stanie z Rennalą. Ale zanim to... to spróbujmy może zobaczyć, tak, zobaczyć co z tymi summonami, kolesi z tarczami, co? Bo wiem, że ktoś z was polecał, żeby tych co właśnie... Co mogę dla ciebie zrobić? Czwórek brakuje, kurwa. Wziąć na wyższy poziom. Nie chce mi się farmić tych czwórek. Dobra, pójdziemy z tym, co mam. I zobaczymy, co się kurwa wydarzy. A za te pieniądze... zapłacisz kartą Mastercard. Pierwszego kręgu wiąże się z poznaniem tajników magii runicznej. Tak uważasz? Założysz się, że nie? Tu chciałem iść? Nie. Zawsze mylę, kurwa, Church of the Kaku z Schoolhouse Classroom. Kościół Kukułki z salą szkolną. To też nie jest to. To gdzie ja chcę iść? Poczekaj. Odjebało mi w tym momencie. Ja chcę iść tam, gdzie się biliśmy z Wilkiem Radagona. To jest to? Debate Parlor? To jest to, ja pierdolę, Paweł. No dobra. Weźmiemy na Rennalę, tak mi się wydaje, normalnie tego. Gównojada. Z tym, że... No w sumie, nie ma, że z tym, że... Gównojad to gównojad, nie? Jaram się, będę pierwszy bić się z Soul of Cinder. Prawidłowo. Znaczy, ta walka, jak grasz normalny run, jak dla mnie zazwyczaj jest... Jak grasz normalny run, przypominam. Jest taką, no, formalnością. Wydaje mi się, że przed Soul Cinder, grając normalny run, walczyłeś z cięższymi bossami. Na RL1, znaczy na SL1 sytuacja wygląda trochę inaczej. Imo. Myślę, że wiele osób, które SL1 w DS3 zrobiło, pewnie potwierdzi moją tezę. Bo na SL1 duża pogórzelisk
Boli. Boli jak chuj. Au. Nie, nie ten soczek. No właśnie, tak miał zrobić, ale nie wiem, inny soczek wypić, no chuj. Nie będziemy mieli buffa na bossie. Ej, czy ja mogę na przykład rolem wyłączać tym babom dziewczyn? Mam pomysł, Nie, czy to w ogóle by... Czy pozwolilibyście mi? Bo generalnie każdy chyba wie, jak działa mechanika tych dziewczynek w Eldenie. Musisz zadać im damage, niekoniecznie je zabić. A fala uderzeniowa to też jest dobry pomysł. O tym nie myślałem. O tym nie myślałem, ale... Ja myślałem bardziej o tym, żeby zabić Elemera. I z Elemera, jak zabije się Elemera, można kupować jego armor, który ma wbudowane ciernie. I bym się mógł w nie wrolować, żeby wyłączyć ten ich buff, żeby skontynuować ten teges. Ale wydaje mi się, że trzeba damage zadać, więc nie wiem, czy odepchnięcie by działało. Spróbujemy, na razie nie mam. A właśnie to jest damage, ja wiem. I to jest właśnie, dlatego pytam, czy byście mi pozwolili, nie? Filmówka chciałem skipować, okej. Okay. Co ty mówisz, w sensie? Znaczy, no dlatego pytam, czy mogę rolem, ale jak nie mogę, no to okej. Okay. Understandable. Bo to nie jest atak teoretycznie, nie? Odepchnięcie powinno zadziałać? Zobaczymy. Nie mam go na barze teraz, moich speli. O, więc w tym podejściu tego nie sprawdzimy, ale być może w kolejnym. Wkrótce wysram nowe, czyste i i świeże. Tyle. Koniec. Hello? Gównojad? Jak zrobię tak, to się nic nie stanie? Ała. Tutaj bij, chłopie! Tutaj! Misiu pysiu, jebnij tutaj. No, to chwilę potrwa. A jebnął, ej, coś się stało, nie wiem co, ale coś się stało. Dobra, chłopie, chodź, szukamy kolejnej. Tam jest kolejna. Tu idziemy. Ale żeby on Renalet fokusował później. O! Czemu on jest tutaj? Był przed chwilą gdzieś indziej. Halo? Chłopie! Tutaj! Ała. Jesteś blisko, bardzo blisko jesteś, chłopie. Nie! Tutaj! Tu! Tutaj! Misiu, kurwa, pysiu. Dobrze! Ostatnia na samym środku. Lecisz. Dasz radę, wierzę w ciebie. Ale jak Renala spadnie, on jej nie sfokusuje, nie ma opcji. Czy jest jakiś summon, który robi AOE? No jebnął, pięknie, graty. Teraz chodź tutaj. Ta. Tutaj! Tutaj ją bij! Bij dużą babę! Dobrze, jebnął ją raz. Coś zrobił. Zajebiście. Dostał tego buffa, czy nie? O, to będą leciały te, fajerwerki. O, jebło, dobrze. Teraz jebnij tą tutaj. No nie, wyłączyłem mu spela. Come on. No, tak średnio. Prawie, blisko. Okej. Okay. Jeszcze jedna. Tam jest, wrogu. Chodź tutaj, chodź. Kici, skurwysynu. Dobrze, jest koło mnie. I tu jebnij, tej babie. Tutaj. O, blisko. Zajebiście, okej. Okay. Teraz bić ich starą. Patrz, jak przyszedł. Jeszcze niech Blit wjedzie. Proszę, niech Blit wjedzie. Ale jej wyjebał. Jezus Maria, MVP. Dawaj, teraz tą jebną, okej. Okay. On jest, kurwa, wcale nie głupi, nie? No, może troszkę. Chłopie, tutaj! Tu! Right here. Jebnij. Pięknie, one more. Po drugiej stronie. Gdzie on teraz jest? Jest koło mnie. Dawaj, blisko jesteś. Umiesz to zrobić, wierzę w ciebie, chłopie. Jebnij. I teraz główną babę, chodź do głównej baby. Główna baba. Main chick. Chodź do main chicka. Nie, on się trzyma po drodze na 13 dziewczynkach, nie? Na bank. Co on robi? Czemu po prostu idzie? Co za głupek. Głupi głupek, no. Poczekaj.
Gdzie jest kolejna? Gdzie jest kolejna? Gdzieś się schowała jebana. Baba, no. Gdzieś w kuluarach. Długo to zajmie? Tak może być. Znaczy, generalnie wydaje mi się, że jak wejdziemy do drugiej fazy... Wydaje mi się, ale to jest tylko moje wrażenie, że druga faza będzie łatwiejsza. Gdzie jest kolejna dziewczynka, ty? Ja całe jebane kółko zrobiłem. Tutaj. Ja pierdolę. Chodź, grubasie. Wyjeb jej. Zajebiście. Tyle dobrze, że pierwsza faza jakoś nie bije mocno. Same książki lecą. No jebni, jebni, chłopie. Tu jest, tutaj. Tak blisko jesteś, no. No, jakiś tam, no, krzywy ten spell. Patrz, ominął ją i poszedł dalej, nie? Głupek jebany. No, chcę spella walnąć, no. Dobra, jeszcze jedna, tak? Czy już koniec? Było trzy, czy nie? Nie było trzech, okej. Chłopie. No, niech to jebnie, no. Pięknie, brawo. Gdzie on tam siedzi? Zaciął się w ściance, w meblu ściance się zaciął chłop. Chodź, chłopie. Au. Au, 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 stop, 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 żartowałem. Chłopie, z meblu ścianki, głównożerco z meblu ścianki, chodź tutaj. I się cofnę troszeczkę. Niech on tu przyjdzie, może bliżej mnie. Da radę, czy nie da rady? Blisko, blisko. Mamy czysty środek, nie? Więc jak ona spadnie, to teoretycznie nie będzie zbyt wielu targetów do bicia. Chodź, 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 bij dużą babę. Bij dużą babę bij. Tutaj. Zajebiście. No, mogło być No nie! Gdzie on tam targetuje tego spela? Tu bij babę! Tutaj bij babę! Co za zjebany zjeb. Kurwa mać. Kilkoman by się przydał, tak. Są takie podobno potiony, żeby rzucać kilkomandem, ale... No jebnij jej. Brawo. Wina już nie mam, Boże, jak żyć? Halo? No, no ominął ją! Po prostu przeszedł koło niej! Pojeb. Zdychol. No jebni! Brawo! O, o, blisko, blisko, chodź, chodź! Tutaj, tutaj! On ją ominął znowu. On naprawdę ma na łbie. Brawo! Gratulacje! To koniec? Chodź, chodź do baby dłużej! Dużą babę bij! Dużą babę bij, chłopie! Chodź! No bij babę dużą, przecież stoisz koło niej! Idiota! Jebany idiota! No okej, okay, no gdzie są kolejne dziewczynki? W końcu gówno je, on jest w raju, nie kończą mu się ofiary. No świetnie, kurwa, szkoda, że są sztuczne, nie? Ja będę zostać, po prostu. Panie gównożerco! Duża baba! Dłużej niż na maleni. A to dopiero pierwsza faza, nie? O, jest blisko, chodź, chodź, chodź! Jebni! Brawo. Jestem z ciebie dumny. No, jesteś bardzo blisko. Prawie, prawie. Minął ją i poszedł dalej. Gównożerco? Zechciałbyś podejść może? Blisko, blisko, ciepło. Okej, okay. Jedno, dawaj babę. Dawaj dużą babę. Ty jeszcze nie, czekaj, jeszcze nie babę dużą. Jeszcze nie, gdzie jest jakaś jeszcze jedna mała dziewczynka? Ja pierdolę. Tutaj. Nie wyjdziemy stąd, nie ma opcji, nie? Jak jest dziewczynka w takim bocznym korytarzu, to on nie zdoła jej pierdolnąć i wrócić tam na środek, do baby starej. Dłużej. No i gdzie on jest? Idzie gdzieś z lewej. Paweł, czy lubisz duże baby? Lubię wszystkie baby. I duże, i małe. Kiedyś się bałem dużych bab, ale już mi to przeszło. Całkowicie. No jebnij jej. On jest ślepy, naprawdę. On ma, kurwa, oczy w dupie. No jebnij, kurwa, w końcu. Brawo. Jestem z ciebie dumny, naprawdę. Jak ojciec syna. Już mi potion full many nie daje. O, blisko, blisko, ciepło, ciepło. No i się zawrócił. Snu, snu, to snu, snu. Dokładnie tak. Spela nie włączy, bo mu przerwała książką. Kazała mu czytać. Halo, nagrobki. Okej, okay, jebło, jebło, chodź do starej baby dużej. Duża baba, chodź. Chodź do dużej baby, bij dużą babę, proszę. Napierdalaj ją.
da radę. Dawaj, daj jeszcze raz. Dobrze. Okej, okay, mamy drugą fazę. Co w drugiej fazie? Co w drugiej fazie będzie? Znaczy ja muszę przeżyć, nie? To jest dla mnie najważniejsze. To jest dla mnie najważniejsze. A propos dużych bab, to widziałem gdzieś, że Marika ma prawie 3 metry. Może? Ale to Radagon. Słuchaj, można pójść na jakieś tam... To się nazywa... Kompromisy, nie? Można pójść na kompromisy. Matka wypadła na murę. Zawsze matka leci. Chłopcowowa gra. For my name is Rani the Witch. Nie bohem, no matka ci poleciała, sam się właśnie przyznałeś. Zawsze gramy Maraudon w WoWie. Maraudon z podstawki Dungeon. To ja zawsze mówię, że matka poleci. A Saturus mówi, że hełm. I poleciała matka. Okej, biegnę. I'm coming. Summonie, gdzie jesteś? Zbieraj agro. Ała, nie chcę umrzeć. Zajebiście, napinają spelami, tak. To jej właśnie rób. Nie boli go to w ogóle, nie? On jest jebanym, kurwa, terminatorem. Patrz, co on robi. I spelem ją. Summon, okej. Okay. Wilki, da radę chłop. Ja mogę tankować jednego wilka, no problem. Nawet go nie będę leczyć. On ją zajebie z palcem w piździe, nie? Patrz co on jej robi. Jeszcze raz, come on. O kurwa. Jakbym teraz umarł, to by był przypał, nie? I potężny. No dobij ją, chłopie. Nie rób sobie jaj ze mnie, co? Jebnij jej. Come on. Bloodhound. Uff. Zabił. First try. Okej. Okay. Czyli teraz, jakbym bardzo chciał, to mógłbym zrobić respeka. Czyli jeśli... Pójdziemy jeszcze dzisiaj? Pójdziemy chyba, co? Myślę o tym, żeby iść po Mimiktira. Bo jeśli będziemy chcieli zrobić build pod Mimiktira, pewnie będziemy chcieli moją postać trochę przebudować, żeby mogła lepsze bronie nosić, nie? Więc to w tym momencie jest możliwe. Pytanie, czy ja chcę? No kurwa, niekoniecznie. Daj mi 2 levely w HP. Tym razem, skoro już pełny... Znaczy soczek mnie nie leczy na pełną manę, to olejemy, ale pójdźmy jeszcze pod ziemię. Tu gdzieś Ancestral Woods chyba, nie? Po Mimiktira. Easy first try, tak. Był first try, ale był kurwa zmęczony, nie? Plus jest taki, że to co mówiłem ostatnio, że gównojad jest jebanym OP summonem, ponieważ kurwa ma w chuj HP. Jest tankerską dziwką. I on po prostu potrafi na klatę przyjąć więcej niż wiele innych summonów. To jest jego ogromny kurwa plus, naprawdę. Tędy się idzie? Ja mówię, jakieś klucze? Potrzebuję kluczy, nie? I need keys. O, nie tu, nie? Gdzie ja kurwa idę? W dół. Hello? Goni mi jakiś mimik pojebany. Parkour, tak. Hardcore parkour. Siup. Dzień dobry, curry. Look at those curry. I love curry. Poczekaj, mogę otworzyć przed panią tą skrzynkę? Jej, dziękuję. To zróbmy tu wszystko, co? Weźmy tego Black Blade, tak? Black Blade dla Rani. Bo i tak tego questa chcemy zrobić. Robimy, staramy się przynajmniej zrobić wszystkie bossy z tak zwanymi wizerunkami, więc przyda się to po prostu. Chociaż wiem, że wielu z was mówiło, że może być niemożliwe zrobienie simpów fi, tak? Bo na simpach fi nie da się summonować niby? Przed Fortisaxem? Więc... Nie wiem, czy jest jakaś inna opcja zabicia ich, aniżeli summonem. Jeśli summon się nie uda, to może być kurwa ciężko. Kuciak ci bananina. Bananina! Bo właśnie z bananiną. Proszę, nie? Że co? Że kucia? Kuri! Uwielbiam Andre Travelera.
Kuri, look at those Kuri. Andre Traveler to jest człowiek pozytywizm, nie? Kuri! A ła, używaj trucizny? No jak? Nie mogę, co ty, pojebało cię? Jak ja? Ja nie mogę. Mój summon, jakby chciał, to by mógł, ale nie, nie mogę. Mam Road Doga. Mam psa, który boli rotem, który boli szkarłatą znilizną, ale tak poza tym, no to ja sam nic nie mogę zrobić, nie? Jeśli z mojej mordy, albo z mojej ręki wydostanie się Scarlet Rot, albo trucizna, no to tak trochę kurwa, to był miskli całkowity. To był miski całkowity. Mogę już podnieść w ogóle? Mogę podnieść, nie? Czy nie? Zranieni grałem dawno. Siup. I Great Ghost Glove Ward. Kolejny. Czyli jakbym chciał, to bym mógł i gównojada zrobić na plus 10 i Mimic Tira. No i git. Jestem w kombacie ciągle z tym kurwa trolem z dołu. Wypierdalaj z mojego życia! Kurwa, co on robi? Wychol. Zostaw mnie, typie. Powiedziałem, że sobie mnie umówię.